Cześć wszystkim, tu Marysia i witajcie w kolejnym vlogu z Kolonii, ostatnim w tym roku. Jesteśmy właśnie na Kolonii Surfingowej. Właśnie miałam przyjść na śniadanie, kiedy dzwoni do mnie Gosia i mówi, że jedziemy na surfing, bo nas zamienili z inną grupą, która wcześniej chodzi na surfing, więc nie jadłam śniadania, ja śniadanie jem gumę. Blueberry na śniadanie, nie ciastko. Nie, no zjadłam normalne śniadanie, ale to tak na deser, no nie? I jak cały tydzień mieliśmy super falę, to akurat w dzień vloga ta fala ma być taka malutka, ale... 0,4... Ale będzie. Ale będzie. Śniadanie... Zaraz zobaczcie klip ze śniadania, będzie nagrany innego dnia, żeby wam pokazać, jak wygląda śniadanie. Znaczy dobra, pokażę wam, jak wygląda śniadanie. O tu jedzą śniadanie. Śpimy ogólnie w takich domkach, jest bardzo fajnie klimatycznie. Tak, mam moje śniadanie. Jedziemy. Day two. Tak wygląda nasze śniadanie. Tutaj można sobie wybrać, każdy może sobie wybrać, co chciałby zjeść. Powiedzcie, jak wam smakuje śniadanie? Jest dobre. Nie jest złe. Jak śniadanko? Jest dobre. No to się bardzo cieszę. Czy zechcesz powiedzieć na vlogu, jak smakuje ci jedzenie na tej kolonii? Ponieważ Jagoda wam zrecenzuje opcję wege. Wegańską. Wegańską, tak. Mam dietę wegańską. I powiem wam, że w Muszynie też miałam dietę wegańską i tam był jakiś żart. To jestem bardzo zadowolona, to jest najlepsze jedzenie do tej pory na koloniach. Ogólnie to na śniadanie jest humus, a to się nie zdarza często. W zasadzie nigdy. Naprawdę jem go od tygodnia, więc no powiedzmy, że już po jakimś czasie się nudzi, ale doszedł też ser wegański. Wow, więc... szaleństwo. Chcę no. tylko powiedzieć, że kocham te śniadania, obiady i kolacje, dlatego nie można się spóźniać. To prawda, nie ma żadnej zbiórki, przychodzicie kiedy chcecie. Tak wygląda moje śniadanko. Kadr życia! Kadr. Już widzę, jak to pięknie wygląda. O nie, musisz się przesunąć, żeby się zapięła. To już się nagrywa? Proszę ją zapiąć pasy. To ja pozdrawiam ciebie, jak będziesz to montować. Boże, ale sobie wczoraj podwyższyłam kierownicę, bo jak byłam w piance, to się... Co jest? Jak ty to zrobiłaś? Właśnie. Co zrobiłam? To jest taka fajna kierownica. Patrz, można podnieść kierownicę, opuścić kierownicę. O tym nie wiedziałeś? Dowiedziałam. Czekajcie, weźcie coś tam nagrać. Ja chcę. O, hejka wszystkim, to ja. Dzień dobry. Cześć Marysia, tu Gosz. Hej. Dobra, więc jedziemy na surfing. Jedziemy, tak. Wow, mega. Tak wygląda właśnie droga. Marysia, kierowca. Piesza się idzie jakieś, nie wiem, 20 minut, a jedzie się jakieś 20 sekund. Tak. Patrzcie, wychodzimy z jastarni. Właśnie tak wygląda obóz w jastarni, kochani. To... O, to tak działa, ale fajnie. Jeszcze musimy sobie deski wziąć, kochani. O, wow. Coś się zepsuło. A nie, dobra, chyba dalej się nagrywa. Musimy wziąć deski. O, proszę, tutaj mamy surf point. Pozdrawiamy surf point. Przyjechaliśmy właśnie na bazę. Maja bierze deskę, tutaj mamy wszystkie nasze deski, tutaj mamy wszystkie nasze pianki, a tutaj są jakieś windsurfingowe i kitesurfingowe rzeczy, których nie używamy, więc teraz zmierzamy na plażę. Na spot. Na spot, dokładnie. Na spot. Na spot. Czemu jest surfer? Surferką, jesteśmy surferkami. The rip girl. Jesteśmy nad morzem, falka jest bardzo mała. W zasadzie miniaturowa, można by rzec, ale jest szansa, że coś gdzieś się uda złapać, tam jest trochę większa. Jesteśmy dobrej myśli. Tak wyglądały nasze lekcje surfingu. Byliśmy podzieleni na trzy grupy, także tutaj widzicie jedną z tych trzech grup. Pozostałe grupy miały zajęcia o innych godzinach. I tego dnia były akurat bardzo małe fale, to był dzień z najmniejszymi falami na całej tej kolonii, ale wiadomo, fal nie możemy sobie wybrać, więc musimy korzystać z tego, co jest. I udało nam się znaleźć jedno miejsce, gdzie było trochę fali i byłam mega dumna z dziewczyn, bo mimo takiej małej fali udawało im się wstawać i nawet robić jakieś małe triki. Karolina została na plaży i czyta książkę. Powiedz Karolina, co czytasz? Tak, Materialnych Szaleńców i polecam bardzo mocno. Jestem już na końcówce, jest mega fajna. Ja w poprzednich dniach też wchodziłam z nimi do wody, ale ja lubię takie duże fale. Więc jak są duże fale, to też wchodzę do wody, ale też nie zawsze, bo na przykład czasami robię im zdjęcia albo filmy, żeby było coś na pamiątkę.
Co ty się dzieje? Robiłeś wam przed chwilą zdjęcie. Pokażę wam jakie i teraz wszyscy odnoszą deski. Dobra, tam jest teraz obiad i pani kierownik tutaj coś pisze, co będziemy potem robić. A my sobie siedzimy na werandzie i chillujemy bombę. W sumie niewiele się dzieje. Jest fajnie. Jest fajnie, super. Jest super. Kocham swoje życie. Jako iż, ponieważ gdyż nie ma dzisiaj fali, to trenujemy sobie na takiej półpilce. Właśnie, au, no w sumie to nie bolało. Dzisiaj ogłosili mistrzostwa polskich surfingu, które będą za kilka dni i ja chcę w nich wystąpić, nawet jeżeli mam zająć ostatnie miejsce. Dobra, może zajmę przedostatnie, może nie będę najgorsza, ale sobie tutaj trenujemy i uwaga, uwaga, będę robić... Top terna. Bottom terna i top terna. No, robię pop-up, zrobiłam pop-up i teraz na pewno będzie lewa fala, więc robię bottom terna na backside'ie. Muszę się patrzeć tam, gdzie jadę. Już zaczynam jeżdżać na górę fali. Teraz muszę odkręcić. Oglądamy właśnie film o surfingu, nazywa się Johnny Tsunami. Tutaj mamy jedną wielką jadalnię średnio zdrowych rzeczy. Życie. Ale był bardzo zdrowy obiadek i bardzo zdrowe śniadanie. Z uwagi na to, że po południu fale kompletnie zgasły i nie było na czym surfować, to poszliśmy nad zatokę i napompowaliśmy takiego mega wielkiego, mega supa. I na tym supie popłynęliśmy sobie w bardzo fajny secret spot na półwyspie. Pijemy sobie supa! Jest super! I uwaga, nadaje tempo! I raz! I dwa! Pen synchron! I raz! Tam płyniemy w to miejsce z kamieniami. I się rozpoczęła walka o huśtawkę. Nie miałam zielonego pojęcia, że gdzieś tutaj znajduje się takie super miejsce. Stąd to dopiero epicko wygląda. Dajesz, Maja. Lewa. Dobra, nitro załadowane. Ostatni raz. I uwaga, nitro. Człowiek za bundą. To był jeden z najfajniejszych wieczorów na tej kolonii. Dziewczyny szalały na tym słupie, biegały po nim, skakały, robiły wszystko i tak mi się przyjemnie patrzyło, jak się świetnie bawią, to było super. To są takie wakacyjne wspomnienia na resztę życia. Hej ho, hej ho, na kolację by się szło. W sumie pierwszy raz dzisiaj będę jadła posiłek normalny, bo na śniadanie zaspałam, a później zjadłam tyle słodyczy, że nie chciało mi się jeść obiadu, więc w końcu zjem coś normalnego. Takich dwóch jak ich dwie, to dwóch nie ma. Jak tam życie wam dzisiaj mija? Paradokumenty. O czym dzisiaj oglądacie paradokument? Były trudne sprawy. Brudne pachy! Szpital, szkoła, no, wszystko wyglądają. A na to dzień nie słyszę. Nawet no. Takie, o których nigdy nie słyszałam. Kocham pieniądze, dzień, który zmienił moje życie. Co? Ja nie wiedziałam, że takie są, ale... Musimy nagrać swój własny kolonijny paradokument. O, jakie ładne niebo, patrzcie, piękne. Zaiste, fascynujące. Kolacja przyjechała. Mamy tutaj różne, bardzo dobre rzeczy ogólnie. Naprawdę jedzenie na tej kolonii jest chyba najlepsze ze wszystkich kolonii. Zdecydowanie. To jakieś warzywka. O, jakie dobre, aż się... Cała gęba śliny. Jeszcze brakuje tych dobrych bułek i będzie ideolo. I tutaj się ustawiamy w kolejce i jemy. Wszystko jest takie dobre, patrzcie, bo po prostu najlepsze jedzenie na kolonii do tej pory. Tylko no właśnie, chodzi o to, żeby to było ciekawe. Zajęło już godzinę, to pół godziny to nagrywamy, a dobra, powiedziałyśmy tylko dwie historie. Pierwszy raz, bo nie pamiętam, kiedy, znaczy dobra, pamiętam kiedy, od niedawna. Nagrywam vloga w momencie nagrywania podcastu. Więc siemaneczko, nagrywamy właśnie vloga w moim pokoju. Tu jest Zbycha, tu jest Karolina i tam jest jeszcze Tosia i tu jest Maja. I one to dlatego, że Karolina i Zbycha były na takim jednym obozie, o którym bardzo chciały... Ale te historie są nudne. Ślichaj. No, ogólnie... Ty jesteś nuda. Nie wiem, czemu się to wszystkie zebrałyśmy i trwa dyskoteka i chyba au, zaraz na nią pójdziemy, żeby wam pokazać, co tam jest, ale ogólnie to... chciałam wam powiedzieć, że
Próbujemy coś nagrać. Próbujemy coś nagrać. Dobra, tak to wygląda. Mamy mega klimatycznie tutaj wieczorami, bo są takie lampki, tu są nasze domki. Widzę, że jest bardzo dobra zabawa. Troszeczkę tu ciemno, można by rzec. W ogóle co się stało z moimi włosami? Wyglądam, jakby mnie coś sprało, ale się świetnie bawię. Boże, ale jesteś biała. Patrz. Patrz na nas, bo ja się różne rasy. Ogólnie nie mój klimat, więc ja się z tej dyskoteki zmywam, ale pokażę wam może jak wygląda jakiś domek w środku. Idę do was. Uwaga, domek 103. Okay. Ile wy macie kubków? Cicho, dzisiaj to umyłam. Co ci Karolina zrobiła? O co chodzi? Ja właśnie sałatkę z fetą na kolację i teraz nam odwala. W tej fecie musiało coś być. A ja kaszkę. O, to ta kaszka. A tu jest jeszcze VIP room. Tak to wygląda. Dobra, teraz jest czterema. Jezus Maria. Ja, wow. Wow. A skąd tak umiesz? Skąd tak umiesz? Z YouTube'a. Ja stawiam pod talent. Chcieć to móc, to jest dowód na to, że chcieć to móc. To jest dowód na to, że YouTube jest dobry do nauki. Dokładnie. Na przykład gimnastyki, tańca. Polecam YouTube'a. Polecam YouTube'a. Z wariatami. Are you ok? Wychodzę, a tu jest jakaś medytacja. Jezus Maria. Za rok też będzie kolonia surfingowa, a jak ruszą zapisy, to dam wam znać i na YouTubie, i na Instagramie, i na TikToku, także czekajcie na info.